witam Was serdecznie ponownie z Playa del Carmen. Tu pokażę Wam występy szamanów, majów. Jak mają tutaj, odprawiają jakieś szamańskie zaklęcia, swoje modły, szamańskie rytuały. Przykro mi, ale nie znam hiszpańskiego, więc nie powiem Wam, o czym on mówi, ale odprawiają tu jakieś szamańskie rytuały oczyszczające z energii złych. Coś pewnie mówi o tym, że można sobie fotografię z nimi zrobić i oczywiście pobierają za to pieniążki, nie? Tutaj pokażę Wam jeszcze mniej więcej, jak to wygląda tutaj dookoła, ten plac. Dalsze rytuały.
oczywiście chodzą i zbierają wnioski za to, co tutaj za występy. Zakończyli chyba swój występ. Chociaż nie wiem, może będą zmieniać repertuar. Zauważyłem, że jeden z tych tutaj majów, tych szamanów, coś krzyczał do mnie. Prawdopodobnie o to, że zdjęcie, że ja chcę robić, żeby mu dać pieniądze, ale troszkę jest to takie nachalne, że podchodzą przeważnie do turystów i od turystów tylko czegoś chcą. I to nie tylko tutaj na tych występach, tylko wszędzie, w sklepach czy gdziekolwiek indziej dochodzą do nas. Nawet jeśli ktoś siedzi żebra na ulicy, to wiele razy widzieliśmy, że do swoich się nie pytają, tylko do turystów. Jak idzie turysta, tak jak my, to podchodzą i nachalnie daj mu i daj mu. Tak działają. Uważają, że my, skoro jesteśmy turystami, to musimy im dać, a tutejsi, to już ich to nie obowiązuje. Mogą patrzeć i oglądać za darmo. Występują tutaj na ulicy, w miejscu publicznym. To nie jest żaden teatr ani nic, więc nie powinno być tak, że nachalnie dochodzą i chcą, żeby im dać pieniądze. Musimy im dać. Jak chcą w ten sposób działać, to niech sobie wynajmą jakiś teren, zrobią bilety, pobierają wejściówki i tyle. Proste. Tak jak ja bym zaczął grać na swoim flecie na ulicy, stanę i co, mam dochodzić do każdego i żądać od niego, że ma mi dać, bo ja se gram? To nie tak działa. No, to jeszcze może wam powiem coś takiego, że jak jesteśmy dziećmi, to wszystko to, co słyszymy w domu i widzimy, to później zapisuje się w naszych umysłach. Tak jak programowanie jest na przykład, zapisuje się na dysku coś, słowa, piosenka, muzyka i później na tym dysku zostaje. Tak samo jest z głową. Wszystkie słowa, które wypowiadają rodzice, to jak się zachowują, to jak się odzywają do siebie, dziecko naśladuje i później zachowuje się podobnie w dorosłym życiu. Bo jak ma się inaczej zachowywać, skoro nauki pobiera z domu, w sumie z domu, z ulicy, więc uważajcie na to, co mówicie, jak się zachowujecie, jak się odzywacie do siebie. Bo warto się zastanawiać, przemyśleć i zmienić swoje zachowanie, postępowanie tak, aby te następne nasze pokolenia były inne. Nie takie, jak do tej pory są wychowywane na nienawiści, złości, na podziałach, które non stop w Polsce są wprowadzane w przeróżny sposób. Przeróżny. Na kibice, na partie, na wiele różnych. Tak jak podzielono nas na narody nawet. I teraz narody się biją z narodami, bo jedni są Polacy, czy tam Ukraińcy, a drudzy są Rosjanie. No, przez podziały. Dobra, to tyle może na dzisiejszy ten odcinek. Zapraszam was ponownie do oglądania następnych odcinków, które będę nagrywał. Opowiem wam też historię w następnych odcinkach, jak policja, gdy kiedyś poszedłem do nich po pomoc, gdy byłem dzieckiem, jak mnie olali w takiej naprawdę sytuacji, w której powinni zadziałać. I oczywiście mam do nich duży żal i powinni zostać oskarżeni ci policjanci, którzy po prostu mi nie pomogli jako dziecku. A później w dorosłym życiu, także jak byłem dorosłym człowiekiem, to też wam opowiem historię, jak zadziałali, jak kimi są przestępcami, którzy powinni zapłacić za swoje działania, za to, jak działają, za to, że mnie skrzywdzili. I wyjaśnię wam wszystkim tutaj, o co chodzi. I na pewno zrozumiecie, że tak to jest i tak powinno działać. Dobra. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, całą rodzinę, przyjaciół Kaspra, Olafa, Oskara, Adriana i do zobaczenia w następnym odcinku. Może w innym miejscu, nie wiem, zobaczymy. Na razie.